Dziś rozpoczął się rok szkolny 2020-2021. Dzieci i młodzież w całym kraju powróciły do szkół po wyjątkowo długim okresie. Przypominamy, że edukacja odbywała się w trybie zdalnym od marca aż do końca roku szkolnego 2019-2020. Koronawirus nadal się rozprzestrzenia, a powiat konecki jest objęty żółtą strefą epidemiczną, co było dodatkowym utrudnieniem w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych. Sprawdziliśmy, jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego podczas epidemii w koneckich szkołach. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną wszelkie instytucje unikają dużych zgromadzeń. W tym roku w większości placówek podczas rozpoczęcia roku zabrakło więc zaproszonych gości, a powitanie uczniów po wakacyjnej przerwie odbyło się w bardzo ograniczonej formule. Krótkie wystąpienie dyrektora, informacja o obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa, przejście szybkie do klas, tam szybka informacja od wychowawców klas, co dalej, kiedy mamy przyjść do szkoły, jak wygląda plan lekcji. I również będzie podzielone to na dwie części, czyli pierwsze spotkanie o godzinie 9 rano, kiedy spotykają się klasy młodsze i przedszkole, oraz druga część o godzinie 10, kiedy przychodzą klasy starsze. Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 również było pozbawione uroczystości. Uczniowie zostali zapoznani z obostrzeniami panującymi w szkole, a następnie wszyscy rozeszli się do klas z wychowawcami. Uroczysty apel, w którym uczestniczyły klasy 1-3, odbył się jednak w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie. Wszystko to za sprawą zmiany na stanowisku dyrektora. Burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, naczelnik Wydziału Edukacji gminy Końskie Krystyna Milczarek, a także rodzice i pracownicy szkoły pożegnali Ewę Szczepanik i powitali nową dyrektor, Halinę Wachowicz, która dotychczas pełniła funkcję dyrektora w przedszkolu nr 1 w Końskich. Ten rok jest wyjątkowy nie tylko dla naszej szkoły, ale również dla wszystkich w całej Polsce. No na pewno jest to trudne zadanie, ponieważ już jak tu pan zauważył, musieliśmy rozdzielić uczniów klas na dwie grupy. Pierwsza grupa rozpoczynała, początek roku był w sali gimnastycznej, pozostała grupa poszła od razu bezpośrednio do klas. Naszym atutem jest to, że w tej szkole klasy są małoliczne. I dlatego jest nam łatwiej zorganizować sobie tutaj w dobie koronawirusa nauczanie. Uroczystość powitania nowej dyrektor w Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie przedstawimy wkrótce w osobnym materiale wideo. Zmiany wynikające z wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa wpłyną także na codzienne zajęcia w szkolnych ławkach, o czym opowiedzieli nam dyrektorowie placówek, w których dziś gościliśmy. Na pewno ten rok szkolny jest zupełnie inny niż pozostałe lata. Ze względu na to, że jesteśmy największą placówką tutaj w powiecie koneckim, myślę, że warunki dla naszych uczniów zabezpieczyliśmy bardzo dobrze. Troszeczkę musieliśmy zmienić organizację pracy przy każdym wejściu. Przy wejściu do każdej sali lekcyjnej mamy przygotowane środki dezynfekujące. Zmieniliśmy troszeczkę organizację pracy w ten sposób, że jeżeli jest to możliwe, uczniowie zostają w salach lekcyjnych, natomiast nauczyciele będą przechodzić z sali do sali. Wprowadziliśmy procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniów na terenie naszej placówki i mam nadzieję, że dzięki wszystkim środkom ostrożności będziemy cały rok szkolny kształcić się stacjonarnie i z uśmiechem zakończymy ten rok szkolny w czerwcu. Będziemy się starali, aby zajęcia wyglądały bez zmian, tradycyjnie, tak jak było poprzednio. Tyle, że musimy przestrzegać wielu procedur, musimy po prostu uczniów też uwrażliwić na wiele różnych elementów, aby się nie gromadzili na korytarzach, aby przestrzegali również po prostu przepisów BHP, aby starali się systematycznie myć i dezynfekować ręce. Będzie to powód dużych stresów dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Niemniej jednak szkoła będzie funkcjonować na razie w formule takiej zgodnej z instrukcjami wytycznymi GIS-u i Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli lekcje będą się na razie odbywać w sposób stacjonarny, typowo, tradycyjnie. Jedyna różnica taka, że to nauczyciele będą chodzić do uczniów, a nie uczniowie do klas, czyli uczniowie pozostają na stałe w swoich salach lekcyjnych. Obecnie powiat konecki objęty jest żółtym obszarem epidemicznym, jednak grozi nam objęcie strefą czerwoną.
Dyrektorowie przyznają jednak, że są gotowi również na taką ewentualność. Jeżeli okaże się, że została ogłoszona czerwona strefa, jesteśmy przygotowani, jeżeli będzie taka decyzja sanepidu, do prowadzenia zajęć hybrydowych, ewentualnie do nauczania zdalnego. Ale przypominam, że czerwona strefa pozwala również uczęszczać do szkoły w trybie stacjonarnym. Na szkół w Wielce to nic nie zmienia tak naprawdę. Organizacja pracy nie powoduje to automatycznego przejścia do nauczania zdalnego, czy automatycznego przejścia do nauczania hybrydowego, bo przypominam, no takie mamy trzy modele zlecone przez Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo proponuje trzy rozwiązania. Pierwsze jest to standardowa nauka w szkole. To jest przewidziane dla szkół, które są poza strefami zagrożenia. Plan B mówi o tak zwanym nauczaniu hybrydowym, czyli część uczniów przebywa w szkole, część uczniów przebywa na kwarantannie. Plan C mówi o tym, że całkowicie szkołę zamykamy i przechodzimy do kwarantan. Tylko chciałbym jedną rzecz sprostować, bo tu akurat jest wiele nieścisłości, nawet nauczyciele bardzo często się pytają. To, że dany powiat jest w strefie żółtej, nie oznacza, że on od razu przechodzi do planu B. Tak samo bytność w strefie czerwonej nie oznacza, że przechodzimy od razu do planu C. Co jednak rodzice oraz sami uczniowie sądzą o uczęszczaniu w zajęciach podczas epidemii? Czy w zaistniałej sytuacji nie boi się pani posłać dziecka do szkoły? Nie. Dlaczego? Dlatego, że dziecko ma lepszy kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwija i jest bardziej, ma lepszą wyobraźnię. Musi się uczyć i przygotowywać do wszystkiego. Nie możemy ich wszystkich obronić przed wszystkim. Musi się nauczyć żyć w środowisku. Wszystko musi mieć. Wiadomo, że szkoła zapewnia maseczki, środki dezynfekujące. Czy oprócz tego pani w jakiś sposób, nie wiem, na przykład wkładając płyn do tornistra, też zabezpiecza swoje dziecko? Tak, oczywiście. Ma maseczkę, ma płyn dezynfekujący i ma dodatkowo rękawiczki jeszcze. Moje dziecko będzie dojeżdżać autobusem, więc musi mieć to zapewnione. Boicie się chodzić do szkoły podczas tej epidemii? Nie. Czy uważacie, że wszystkie zasady bezpieczeństwa są zachowane, czy jest wygodnie? W najlepszy możliwy sposób, pewnie. Czy boisz się chodzić do szkoły podczas epidemii? Siema, nie boję się. A dlaczego? Myślisz, że szkoła jest dobrze przygotowana? Jak najbardziej. Wszystkie warunki są według Ciebie w porządku, tak? Tak jest, jak najbardziej. No myślę, że nie ma czego się tak bać. Szkoła jest świetnie przygotowana, przestrzega wszystkich wymogów sanitarnych, więc jesteśmy pewni nadziei, że ta nauka zostanie stacjonarna i tak do końca roku szkolnego. No będę trzymał kciuki. Jak pan jako rodzic przygotował dziecko do tej sytuacji? Czy może na przykład dziecko ma jakiś płyn do dezynfekcji w tornistrze? Jak to u was wygląda? No osobiście nie ma takiego płynu, natomiast jest przygotowany, ma maseczkę, a z tego co wiem, te środki do dezynfekcji są na obszarze szkoły, także zapewnione dla wszystkich. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom w nowym roku szkolnym życzymy więc zdrowia oraz owocnej pracy w trybie stacjonarnym tak długo, jak będzie to możliwe.